proszę. Patrz, jest bum czy nie ma? No zajebiście jest. Masakra, co? No. Ty jesteś tak ładna, ty jesteś tak piękną dziewczyną, wystarczyło ci dobrać tylko makijaż i dobre włosy. Rewelacja, co? Siadaj, coś ci teraz pokażę. Że? Popatrz, bierzesz sobie te włosy tu do góry i robisz sobie takie właśnie coś. Zapraszam panią. Ej, to tak wygląda spoko, nie? W sensie to tak, wygląda przezajebiście. Tak po prostu jesteś, sobie... jesteś elegancja, ale z półsportem. Tak jak do ciebie pasuje. Do mnie też takie coś pasuje. Dobra, lecimy z drugą. Lecimy. Ściągamy to. Karuś, ściągnij jej perukę, proszę cię. Moja asystentko kochana. Zobaczymy, jak się będziesz czuła w tej. Złap to, zanurkuj. Do tyłu głowa. Sak. Nie, no powiem ci, to są twoje kolory. Ja jestem po prostu mistrzynią świata, jeżeli chodzi o stylizację. Lubię wyzwania, lubię poznawać nowe osoby, jestem otwarta na jakieś nowe znajomości. A wiedziałam, że ta dziewczyna jest po prostu osobą taką troszeczkę nadającą na moich falach, więc nawet byłam taka podjarana tym spotkaniem. No, w tej super też. Zapraszam do lustra. Jak się czujesz? No, w tej jak taka... Nie no, masakra. Tak młodzieżowo strasznie. Tak, bardzo młodziutko wyglądasz. Jezu, ja nie mogę się na ciebie napatrzeć, naprawdę. Ściągaj ją, jeszcze mam dla ciebie jedną propozycję. To jest z grzywką. To też ciekawie wygląda. Nurkujemy. Okej, głowa do tyłu. Hop, wyglądasz jak normalnie z jakiegoś filmu. Jest koniec. No i powiem ci, teraz powinnaś doznać jeszcze większego szoku. Zapraszam panią. Co, jak pięknie. Masakra. Boż. Ona ma rewelacyjną buzię do peruk. No. Pokaż się. To jest chyba mój numer jeden. Powiedz mi, Natalka, w której się najlepiej czujesz? Którą byś wybrała? Nie mam pojęcia. Mam duży dylemat pomiędzy tą, a tą... Dubaj. No, musicie mi pomóc podjąć decyzję. Albo ta, to usiądź sobie. Ta pierwsza. Proponuję ci, żebyś usiadła. Przyjechałaś do mnie kawał drogi, a więc dostajesz wszystkie trzy ode mnie w prezencie. Nie, no, nie ma. Wyglądasz pięknie, nie ma za dużo, proszę. Nie ma czegoś takiego, nie, słyszysz? Spokojnie. Przyjechałaś do mnie tyle kilometrów, naprawdę. Także jesteś tak kochaną dziewczyną, oby więcej takich ludzi było. To dla ciebie, żebyś była szczęśliwa w życiu, pomożemy ci, jeszcze cię zaprowadzę na makijaż permanentny. Ile mogę, to pomogę. To jest dla ciebie prezent. Dziękuję. Przyjmij ze szczerego serca. Jesteś kochana i bądź zawsze taka, pamiętaj. Widać było, że ta dziewczyna nie udaje. A jak ja widzę, że ktoś pokazuje emocje od siebie takie prawdziwe, no to już w ogóle rozłożyła mnie na upadki. Nie wolno płakać, pamiętaj, musisz trzymać fason. Makijaż właśnie, musisz trzymać fason. Zaraz poprawimy.